10 kwietnia 1940 roku. Kozielsk. 7 kwietnia 1940 roku. Od 2 dni zaczęli nas wywozić. Gdzie i po co? Nie wiadomo. Po rewizji o godzinie 16.55, nasz polski czas 14.55, opuściliśmy mury i druty obozu Kozielsk. Wsadzono nas do wozów więziennych. Takich wagonów w życiu nie widziałem. A mówią, że 50% wagonów osobowych w ZSRR to wozy więzienne. Godzina 8.30 wyjazd ze stacji Kozielsk na zachód. Godzina 9.45 na stacji Jelnia. Ze mną jedzie jeszcze major, pułkownik i kilku kapitanów, razem 12. Miejsca najwyżej dla 7. Z kartek, jakie znaleźliśmy, wiemy, że mamy się wyładowywać za Smoleńskiem, około 10 kilometrów. Zobaczymy. Jedziemy chyba do Smoleńska. Stacja Gniezdowo. Porucznik pilot. Pierwszy pułk lotniczy Dęblin. 10 kwietnia 1940 roku. Minut przed 5 rano.